Wyrywali latarnie, kradli tory, instalacje elektryczne, mało tego, wyrywali ze ścian. Witam serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Znajdujemy się na rynku wrocławskim. To właśnie Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska. W naszych odcinkach już oglądaliście temat Festung Breslau, a więc fanatycznej obrony miasta, które zostało przez hitlerowców zamienione w twierdzę. Oglądaliście również o Karlu Hanke, nazywanym rzeźnikiem Festung Breslau. Ale dzisiaj będzie o pewnym procederze. O procederze, który miał tu miejsce po wojnie i można go śmiało nazwać ówczesnym stanem umysłu. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Leti Shops. Leti Shops to firma, która pozwala Wam zwrócić część pieniędzy, które wydajecie w sklepach. To właśnie Leti Shops dostaje od tych sklepów prowizję, no i oczywiście tą prowizją dzieli się właśnie z Wami. Pamiętajcie, aby zaglądać na stronę Leti Shops, bo codziennie możecie tam trafić na kilkukrotnie powiększone cashbacki. Warto zainstalować wtyczkę do przeglądarki, albo też na przykład ściągnąć aplikację na telefon, która poinformuje Was o sklepach, gdzie te cashbacki rzeczywiście są sporo podwyższone. A teraz ważny komunikat. Wasze cashbacki możecie przeznaczyć na pomoc Ukrainie. Leti Shops zawiązało współpracę z pewnym funduszem. I macie tutaj 100% gwarancją, że wasze przekazane cashbacki trafią na pomoc właśnie krajowi, który został zaatakowany przez Rosję i szaleńca Władimira Putina. Więcej na ten temat znajdziecie w linku w opisie pod naszym filmem, a teraz zapraszam na odcinek o szabrze w powojennym Wrocławiu. Szaber to nie jest zwykłe złodziejstwo, jakieś przywłaszczenie. Szaber zawsze był towarzyszem wszelkich konfliktów zbrojnych. Był również towarzyszem czystek etnicznych, gwałtów, napadów. Szaber po prostu był w tamtym czasie stanem umysłu, ale także nieodzownym narzędziem do wymierzania sprawiedliwości, sprawiedliwości dziejowej po II wojnie światowej. Na Niemcach, na niemieckich miastach, na niemieckich meblach i w ogóle na wszystkim, co niemieckie. Dlatego, że ówczesna władza ludowa powiedziała bardzo krótko. Wszystko, co zostawiają Niemcy, jest własnością państwa polskiego. A więc przez co? Mogą się od razu szybko zrozumieć, jest własnością też naszą. I tak ludzie to rozumieli, dlatego strumieniem wlewali się do miast Dolnego Śląska i szabrowali wszystko, co było możliwe. Mój dziadek też był szabrownikiem. Też wywoził kryształy w worku na pociągu do swoich rodzinnych stron. Kilka worków mu spadło, nigdy ich tak naprawdę nie zawiózł. Ale też szabrował. Szabrowali wszyscy, od urzędnika państwowego po najmniejszego nawet i chłopca, który miał 10-11 lat, a już był wtopiony i włożony w cały ten proceder. Sowieci przecież rąbali wszystko. Kościoły, biblioteki, instytucje kultury. Sowieci nawet wyrywali latarnie, kradli tory, instalacje elektryczne. Mało tego, wyrywali ze ścianów krany i wbijali do siebie, jak pojechali do Rosji i czekali, aż będzie kapać woda. Jednym z takich znamienitych przykładów właśnie szabru we Wrocławiu był pomnik króla Prus, Fryderyka Wielkiego, który przez prawie wiek stał na wrocławskim rynku. On był odlany z brązu i stał na kamiennym cokole. W 1944 roku SS demontuje pomnik i ukrywa go w szańcu szwedzkim na Osobowicach. Dopiero w 1947 roku natrafiono na ślad zakopanego pomnika na terenie majątku miejskiego w Osobowicach. Z archiwalnej notatki starosta powiatowego we Wrocławiu, który obejrzał miejsce zakopanego pomnika, wskazanego przez zarządcę, wynikało, iż on wnioskował do władz wojskowych o odkopanie natychmiastowe pomnika, a następnie do Wydziału Wojewódzkiego Kultury o zabranie spiżowego potężnego Fryderyka Wielkiego. Pozyskaliśmy z archiwum prywatnych unikalne zdjęcie pokazujące stan po odkopaniu pomnika. Przed zniszczeniem widać ogrom dołu, jaki wykopano pod pomnik. W środku stoi inżynier Julian Niski, specjalista
projektanta budowy mostów kolejowych i drogowych z Warszawy, który pracował w tym czasie przy odbudowie zniszczonych mostów Wrocławia, w tym ważnej linii kolejowej Wrocław-Osobowice-Wrocław-Popowice, ukończonej 27 kwietnia 1947 roku. Inżynier sfotografował się przy sensacyjnym odkryciu. Rodzina Juliana Niskiego nie poznała dalszych losów pomnika. Opieszałość władz ludowej w usunięciu tego znaleziska wykorzystali miejscowi szabrownicy. W 1947 roku trzech osadników polskich prawdopodobnie odkopuje go i wpada na pomysł, że można na nim naprawdę zarobić. Dlaczego? Dlatego, że on był im kulturowo całkowicie obcy. Nie miał związku z polskością, a do tego pamiętajcie, Fryderyk Wielki, król Prus, który uczestniczył w zaborach Polski. Więc tym bardziej ta, no, rzekłbym tutaj, obojętność wobec tego dzieła sztuki przyświadczała im w celu zarobienia i spieniężenia tego pomnika. Oni sprzedali go od Lewni Dzwonów za 260 tysięcy złotych. Sfałszowali oczywiście wszelkie dokumenty, a 260 tysięcy złotych, jakby wam to powiedzieć, to była równowartość 1,5 tony cukru. Cukier w tamtym czasie miał jeszcze większą wartość niż cement na przykład. Sprawa wyszła na jaw i tych ludzi aresztowano, jak i także bogu winnego kupca. Postawiono ich przed sądem. Wyrok był łagodny. Dwóch z nich dostało 2 lata więzienia. Dlaczego? Dlatego, że byli więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz. Proszę sobie wyobrazić, dlaczego właśnie tacy ludzie mieli taki stosunek do tego pomnika. Maja 1945 roku do Wrocławia przyjechała pierwsza Polska, 13-osobowa grupa, która dała jakiś zalążek nowej polskiej administracji. Powoli Breslau zamieniał się w Wrocław, ale proces tego był bardzo trudny. A Szaber i to, co działo się w powiednym Wrocławiu, wcale przy tym nie pomagał. Oczywiście polska administracja miała sporo problemów. Największym była Armia Czerwona. Nawet ci, którzy byli za nowymi porządkami, a więc mówię zatwardziali komuniści, w starciu z Armią Czerwoną i z tym, że ona łupiła wszystko, co popadnie na swojej drodze, tak naprawdę byli bezsilni. Pierwszy polski prezydent, Bolesław Drobner, proszę sobie wyobrazić, że został spoliczkowany przez generała sowieckiego. On bronił fabryki, gdzie już Polacy zaczęli uruchamiać pierwsze linie produkcyjne, a Sowieci przyjechali i że będą ją zwijać. Słuchajcie, z samej tylko fabryki Linke Hoffmann Sowieci wywieźli ponad 420 obrabiarek i ponad 690 silników, co było katastrofą dla tego miasta. Oczywiście masa ludzi zjeżdżała tutaj tylko i wyłącznie po to, aby w morzu ruin właśnie Wrocławia zawieźć do swojego domu walizkę sztućców, albo porcelany, albo też biżuterii, albo też czasami pianino. A jak się nawet udało dogadać z kolejarzami, czy mieć dobrą furmankę, to i fortepian. 9 maja, jak powiedziałem, przyjechała tu pierwsza 13-osobowa grupa Polaków. 17 dni później urządzono pierwszą polską defiladę w Morzu Ruin, defiladę wojskową, to byli żołnierze z II Armii Wojska Polskiego. I tak zaczął się właśnie polski czas. Należy też pamiętać, że na ulicach tego miasta leżało 18 milionów ton gruzu, a z 30 tysięcy domów w tym mieście, ponad 21 tysięcy było po prostu zwykłym gruzowiskiem zamienionym w pył. Największa kupa dziadów na największej kupie gruzów na największym rumowisku w Europie. Tak określił popularny Szaberplatz jeden z matematyków, wybitnych matematyków w powojennym Wrocławiu. I to określenie chyba najbardziej definiuje w 100% to, jak wyglądało życie w powojennym Wrocławiu. Otóż na tak zwanym Szaberplacu można było dostać wszystko. To była prosta koniunktura. W mieście brakowało żywności, nie było obrotu pieniężnego, a więc ci osadnicy, którzy przyjeżdżali tutaj, przywozili żywność, którą można wymienić było na niepotrzebne w tamtym czasie meble,
sztućce, porcelanę, pianino, dębowe stoły. A ci, którzy obładowani właśnie w takie dobra, wracali do centralnej Polski, spieniężali to 3 bądź 4-krotnie i dorabiali się właśnie na tym szabrze dość olbrzymich nawet fortun. Oczywiście na Szaberplacu można było kupić wszystko i samoczynnie ten Szaberplac był podzielony na różne sektory. Na przykład w jednym sektorze sprzedawało się tylko maszyny do pisania albo maszyny do szycia. W drugim sektorze, tuż obok mostu Grunwaldzkiego, można było dostać motocykl, części do motocykla albo rowery i również części do rowerów. Pod jednym z kościołów sprzedawano tylko i wyłącznie gramofony, katarynki i różnego rodzaju inne sprzęty grające. W innym miejscu można było kupić instrumenty muzyczne, a w innym miejscu jeszcze właśnie sztućce czy domowe przedmioty. I tak wszystko toczyło się swoim rytmem. Oczywiście na Szaberplacu można było być też oszukanym. Jeden z Polaków wspominał, że kupił przepiękne buty z cholewami. Przepiękne! Miał je tylko 2 dni. Okazało się, że podeszwa była ze świetnie dobrej, wykrojonej tektury i przy pierwszym deszczu buty po prostu rozpadły się na kawałki. Pod koniec 1945 roku do Warszawy z Wrocławia wywieziono 25 wagonów i 35 przyczep tramwajowych. Oczywiście stolica miała zawsze priorytet, jeżeli chodzi o sytuację powojenną. Co nie znaczy, że te wywiezione wagony i przyczepy tramwajowe nie były potrzebne tutaj, w odradzającym i odbudowującym się Wrocławiu. Ależ oczywiście, że były. Ale tak jak powiedziałem, Warszawa miała priorytet. Z hasłem "Cały naród buduje stolicę" wywożono z Wrocławia masę różnych rzeczy. Warszawa pisała: potrzebujemy maszyny drukarskie. A więc z wrocławskich drukarni na kolej i wywożono maszyny w kierunku Warszawy. Warszawa pisała: potrzebujemy instrumenty muzyczne. A więc z wrocławskiego konserwatorium fortepiany i instrumenty muzyczne jechały do Warszawy. Oczywiście nie będę tu wspominał o dziełach sztuki, które zostały stąd rozgrabione i rozprzestrzenione praktycznie po całej Polsce centralnej, jak i innych rejonów polskich, Polski przedwojennej. Natomiast bardzo ciekawym procederem szabru były właśnie cegły. Dlaczego? Dlatego, że samodzielne przedsiębiorstwo odgruzowania, które tu powstało we Wrocławiu, zadeklarowało, że w ciągu roku będzie przekazywać 100 milionów cegieł na Warszawę. Stąd pieśń w Warszawie, że stolica buduje się pnie w górę z murów, no była właśnie z cegieł z Wrocławia. I nie tylko, ale też z różnych dolnośląskich miast, które tak naprawdę nie ucierpiały na skutek działań wojennych. To przedsiębiorstwo w deklaracji 100 milionów cegieł. Ale tak naprawdę tylko w jednym roku z Wrocławia wywieziono 165 milionów cegieł. Ten proceder był tak dobrze majętny i suty, że niektórzy urzędnicy postanowili dorobić się fortun i zaczęli tworzyć grupy i działać na własny rachunek. Otóż wystarczyło zrobić tak. Wpisać tylko w papierze, że dostaje się cegłę zniszczoną, niekompletną i nie w pełni taką użytkową, a tak naprawdę przekazać bardzo dobrą cegłę. Kontrahent był zadowolony, spryciarze dostawali forsę i można było spokojnie żyć. Otóż w 50-tych latach odbył się tutaj we Wrocławiu proces tak zwanych milionerów ceglanych. Zapadły wyroki więzienia. I tak mieli szczęście, bo za taki proceder w PRL-u była naprawdę kula w łeb. Pamiętajcie o firmie Leti Shops. Link do tego znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie również, że wasze cashbacki możecie przeznaczyć na pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Dziękujemy wam za subskrypcję. Dziękujemy za każdą łapkę w górę. Dziękujemy wam za to, że wspieracie nasz kanał, bo dzięki temu możemy podróżować po różnych miejscach w kraju i przenosić was w czasie do różnych dramatycznych okresów, jeżeli chodzi o trudny wiek XX. Dziękuję wam za to, że naciskacie dzwoneczek, bo to przypomina wam o każdych odcinkach, które pojawiają się w czwartek i w niedzielę o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych podróżach z History Hiking. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas m.in. Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz,
Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Artur Chojecki, Gildorf K., Ola Kałuża, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Ogromnie Wam za to dziękujemy.